Ja też lubię tę postać. Rzeczywiście lubię tę postać, bo to była taka na etapie scenariusza postać absolutnie drugoplanowa, a ona jakoś tak zaistniała w tym filmie, że zrobiła się równoważna dla kota, dla Riddla. Spotkałam się z Małgorzatą Riddel raz jeden przed kręceniem zdjęć. Specjalnie się do tej roli nie przygotowałam, bo to nie był taki stricte... Znaczy, miałam taką możliwość jednak pewnej dowolności. Bardzo trudno jest zagrać kogoś, kto jest tak bardzo współuzależniony i chory. Ten aspekt w ogóle został przemilczany i to była też taka historia, o którą dżemowcy mieli jakby najwięcej pretensji, ponieważ ta postać, którą ja dostałam napisaną na etapie scenariusza, ona trochę była taką cierpiętnicą, takim rodzajem takiej opoki po drugim biegunie, że tutaj jest ten artysta, taki ćpun, wrażliwiec, ale nieprawdopodobnie utalentowany, ale jednak chory, bo narkoma, a z drugiej strony ta heroiczna baba, która tam trzyma ten dom i te dzieci i tak dalej. To do końca tak nie było. Ta realna sytuacja w ich życiu wyglądała inaczej, bo oni byli razem chorzy i o tym filmu już nie było. Także muzycy mieli taki nawet do mnie takie pretensje, że ja to tak, trochę taką świętą z niej zrobiłam, a tam był taki problem, że gdyby jedna strona była zdrowa, gdyby ta Małgorzata była zdrowa, to być może umiałaby pomóc, a tak w związku z tym, że razem w jakiś sposób byli uzależnieni, to życie wyglądało i tak, a nie inaczej. Ale to już nie jest moja sprawa, ja dostałam taki, a nie inny scenariusz. Zagrałam najlepiej, jak to umiałam zagrać i ja lubię tam taką scenę, kiedy przychodzą zabrać Riddla do wojska i ja tak brawurowo drę ten jakiś tam papier czy coś. Tak, to jest fajna rola.